Jesteśmy w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy. Dzisiaj mamy zakończenie projektu przy Rzemieśle o Kulturze. Był to projekt, który był poświęcony zdobywaniu kwalifikacji i umiejętności z dawnych, zapomnianych rzemiosł, kowalstwa artystycznego i tradycyjnego cukiernictwa. Wzięło w nim udział 30 młodych ludzi z Polski, Litwy i Niemiec. Uczyli się oni pod okiem instruktorów wykwalifikowanych od 9 dni tutaj w pracowniach ginących zawodów. A dzisiaj mamy podsumowanie tego projektu. Mamy wystawę prac kowalstwa artystycznego, wystawę zdjęć, poczęstunek przygotowany przez cukierników, taką uroczystą kolację, na którą zaprosiliśmy też władze miasta, władze samorządowe oraz przedstawicieli szkół, z których pochodzi młodzież. Wydarzenie to jest dla nas bardzo ważne, ponieważ to jest promocja tego, co młodzież zrobiła przez 9 dni i to naprawdę są rzeczy bardzo imponujące. Projekt przy Rzemieśle o Kulturze jest finansowany z programu polsko-niemieckiej współpracy młodzieży. Młodzież nie miała problemów w komunikacji, przede wszystkim korzystaliśmy z tłumaczy, ale młodzież także świetnie sobie radziła na swoje sposoby. Przede wszystkim translatorami. Część grupy litewskiej była też polskojęzyczna, więc było im łatwiej się dogadać. Swoją kulturę poznawali na wieczorkach narodowych, na wycieczkach, na zwiedzaniu okolicy i no takiej integracji po prostu podczas zajęć. Problemy komunikacyjne wydaje mi się, że nie występują wśród młodzieży, naprawdę radzą sobie bardzo dobrze. Wycieczki były oczywiście kulturowe, ale też powiązane z zakresami, którymi się zajmowali. Więc byli na Służewcu, widzieli gonitwę koni, byli w fabryce czekolady Wedla, byli też na Zamku Królewskim, także bardzo tematycznie te wycieczki były połączone z programem. Natomiast tutaj poznali miasto, byli na zakupach, byliśmy w muzeum. Kowalstwo jest zawodem trudnym, ale chyba bardzo interesującym młodzież. Ja byłam pod ogromnym wrażeniem tego, że młodzież naprawdę z pasją i zainteresowaniem uczy się tego i potrafi to zrobić. To naprawdę są rzeczy trudne, ale też tak jakby potrzebne, bo to nie jest tylko ochrona rzemiosła dla samej ochrony rzemiosła, ale to może dać im także dodatkowe kwalifikacje w życiu zawodowym. Kowalstwo artystyczne to jest przyszłość i to jest po prostu drugi zawód, który mogą kiedyś wykorzystać. Słodkości są też głównie tradycyjne. Młodzież uczyła się piec sękacz, ciasta drożdżowe, ciasta kruche, takie, które są wytwarzane w tradycyjny sposób, nie przemysłowy, ale chcieli także poszerzyć swój wachlarz umiejętności o desery, o inne ciasta i tutaj mamy naprawdę popis przepięknych ciast, dań. Wiem, że także przygotowali tort. Jeżeli ktoś jest młodym człowiekiem, uczy się w szkole branżowej, zapraszamy do nas. Naprawdę mamy bardzo dobrą ofertę edukacyjną, bardzo dobrą ofertę wychowawczą. Można skorzystać z wymian młodzieży, ze staży, także z różnych innych wychowawczych zajęć, które nasi nauczyciele, nasi wychowawcy oferują.